Proszę Państwa, tym samym zakończyliśmy TechMilk 2017. Pozwólcie Państwo w takim razie, że wzorem lat ubiegłych pozwolę sobie przekazać Państwu trochę informacji. A informacje są ciekawe, w związku z tym może po kolei. Mieliśmy 66 firm, które przyjechały do Mikołajek, żeby przekazać informacje na rzecz pracowników przetwórstwa mleka, przemysłu mleczarskiego. 66 firm i 244 osoby. Niesamowicie dużo. Z zakładów mleczarskich przyjechało do nas 154 osoby z 74 zakładów. Prasa branżowa, te tytuły wymieniałem wcześniej, witając Państwa, 12 osób, 17 osób, 17 osób. Organizatorzy, w cudzysłowie, a więc wszystkie te osoby, które działały od czerwca tego roku, żeby ubiegłego roku, żeby przygotować to spotkanie, to 12 osób. No i muszę tutaj dodać jeszcze 24 osoby studentów Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedry Inżynierii, 24 osoby. Zsumowałem to, proszę Państwa, 462 osoby. Jeżeli do tego dodam, no powiedzmy, kilka czy kilkanaście tych, które nie są na naszych listach, a brały udział, bo takich było sporo, sądzę, że będzie to około 480 osób. To jest mnóstwo. Ogromna rzesza ludzi. Jak wyglądała statystyka, jeżeli chodzi o obecność na wykładach? A tak plus minus. Ten pierwszy dzień, kiedy zaczynaliśmy po południu, było obecnych 77 osób. W trakcie wczorajszych wykładów ta liczba zmieniała się znacznie. W trakcie pierwszej sesji, gdzie było powitanie, gdzie TWS BIS, prawda, przedstawiał swoją historię, mieliśmy aż 200 osób na sali, ale potem było coraz mniej, aż w ten taki dołek 75 osób, no ale to też nie jest myślę, tak źle. W ciągu dzisiejszego dnia również ta liczba oscylowała od około 80 do 50 osób. Proszę Państwa, tym samym chciałbym podziękować po prostu wszystkim. Przede wszystkim osobom, które do nas przyjechały, bo zostały zaproszone i tak chętnie odebrały to zaproszenie. A więc wszystkim osobom, które z zakładów mleczarskich przyjechały do Mikołajek. Dziękuję firmie TWS BIS, który partycypował w wielu różnych naszych działaniach. Będą to wszystkie procenty, prawda, które już częściowo spożyliśmy, które będziemy spożywać. Będzie to cała muzyka na żywo, będą to atrakcje artystyczne. To jest ta część TechMilku, za którym stoi TWS BIS. Dziękuję też wszystkim firmom, które tak licznie przyjechały do Mikołajek po to, żeby pokazać swoje dokonania, po to, żeby znaleźć kontrahentów. Dziękuję bardzo. Muszę w tym miejscu też powiedzieć, że po raz pierwszy odmówiliśmy, ja myślę, że około 10, myślę, firmom po prostu nie było technicznych możliwości, żeby jeszcze więcej i jeszcze więcej. Generalnie myślę, że wyszło to wszystko całkiem nieźle. Były oczywiście takie niepokoje, że nie pomieścimy się na kolacji, ale w gruncie rzeczy myślę, że każdy znalazł miejsce i było sympatycznie, miło, potańczyliśmy, a dzisiaj będzie
jeszcze kolacja uroczysta. Proszę Państwa, chciałbym podziękować teraz z imienia i nazwiska osobom, z którymi pracowałem przez ten ubiegły i ten rok, tutaj 2017. Efektem było to nasze spotkanie. Sekretarzem seminarium był pan dr Fabian Dajnowiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bo te wszystkie kontakty Państwa z nami, no w 90 chyba procentach, to są właśnie te rozmowy z Fabianem. No i wiem, że czasami były trudne. Fabian prowadził też tutaj część referatów, prowadził sesje referatowe wspólnie z panem profesorem Włodzimierzem Bednarskim, któremu serdecznie dziękuję za udział. Niezawodna osoba, dziękuję bardzo. I pan dr Aleksander Kubiak, którego nie ma dzisiaj, który już wyjechał, ale zdalnie dziękuję bardzo Alkowi. Za technikę był odpowiedzialny pan Józef Warechowski. Wiecie Państwo, ile to pracy, prawda? No i ile stresu. Tak, przyjdzie, nie przyjdzie, połączy, nie połączy, prawda? Dziękuję, Józek. I pan Waldemar Trzciński, nasz fotograf, ale też jednocześnie operator tutaj komputerów. Podłącz, przyłącz, prawda? Waldek Trzciński. Pani Ela Chaponiuk, która była odpowiedzialna za całą salę wystawową. Ona tam biegała, ona tam rozdzielała miejsce, sprawdzała, a jednocześnie zajmowała się prezentacją koła naukowego. Także Ela, dziękuję bardzo. I osoby, które pracowały w sekretariacie, z tymi mieliście Państwo ten najbliższy kontakt. Pani Malwina Banaszczyk, która tam była szefową tego sekretariatu. Malwina, pokaż się. Pani Dorota Mickiewicz, pan Paweł Banaszczyk, pani Natalia Cieloszczyk, pani Dominika Sosnowska i pani Kamila Szymańska. Na koniec chciałbym podziękować panu profesorowi Zygmuntowi Sanderowi. Nie był, proszę Państwa, członkiem tego zespołu, który organizował formalnie. Nieformalnie wierzę, jestem pewny, że i mentalnie, i tymi wszystkimi telefonami tych rozmów, ile wykonał, oczywiście nie wiem, ile tych rozmów wykonał, ale że były, jestem absolutnie pewny. Także panie profesorze, serdecznie dziękujemy.